Jeśli dobrze liczę, to powinienem już być na odsłuchu, więc jeszcze tylko się upewnię, że widzę siebie. Okej, widzę siebie na YouTubie, wszystko jest okej, tylko czy siebie jeszcze słyszę na YouTubie. Zaraz zobaczymy. Ale możemy zaczynać. Więc witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Genvale Coldwind, ale o mnie jeszcze za chwilkę. Witam was. Okej, widzę siebie na odsłuchu. Idealnie. Więc witam was na prelekcji Etyka w Hackingu. To będzie prelekcja, która będzie troszeczkę tak po łebkach, jeżeli chodzi o ten temat, bo trudno jest ten temat, który jest tematem może w zasadzie przedstawić w rozsądnym czasie, w skończonym czasie wręcz. W związku z tym dzisiaj tylko zajmę się kilkoma case'ami, o których chciałbym opowiedzieć, ale po kolei. Więc tak, ja jestem Genvale Coldwind, cześć wszystkim. Robię dużo rzeczy związanych z hackingiem od bardzo, bardzo wielu lat. Między innymi jestem autorem książki Zrozumieć programowanie, współautorem książki Praktyczna inżynieria wsteczna, współautorem książki Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT, o której będzie troszeczkę na samym końcu, ale też jestem założycielem teamu CTF-owego Dragon Sector i pierwszym kapitanem. To jest jeden z najlepszych teamów CTF-owych na świecie. Jeżeli się zastanowicie, co to są CTF-y, to CTF-y to są konkursy w hackingu, bo jak się okazuje, hakerzy też lubią się między sobą ścierać i sobie organizują tego typu konkursy. Konkursów hakerskich jest generalnie kilka różnych rodzajów, no ale CTF-y to jest jeden taki, powiedzmy, najbardziej znany, najbardziej popularny z nich. Też czasami gram z zespołem Plant Cannon to Space, który w zasadzie z połączeniem Dragon Sector, P4 i trochę garstki, powiedzmy, znajomych osób, który zajmuje się raz do roku, tudzież dwa razy do roku udziałem w turnieju hakerskim też, który polega na hakowaniu satelit. I w tym roku zajęliśmy drugie miejsce i faktycznie do czynienia mieliśmy z satelitą, który krążył sobie dookoła Ziemi, co było całkiem ciekawe i całkiem dużo się nauczyliśmy o orbicie, o mechanice orbitalnej, o tym, jak działa geofencing i trochę innych rzeczy związanych z satelitami. Ale okej, dzisiaj nie o hakowaniu satelit. Na co dzień jestem dyrektorem zarządzającym w Hexarcana i też zajmuję się tam bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem. Cała firma się w zasadzie zajmuje cyberbezpieczeństwem. A wieczorami czasami zdarza mi się streamować na YouTubie, tak jak dzisiaj, aczkolwiek zazwyczaj robię to na własnym kanale. Z innych losowych hakerskich projektów też mam magazyn, który się nazywa Paged Out i to jest trochę taki eksperymentalny magazyn, gdzie każdy artykuł ma dokładnie jedną stronę. Więc jeżeli ktoś chciałby coś napisać, coś technicznego, coś z programowania, może coś z hackingu, może coś z pokrewnych działek, to bardzo, bardzo zachęcam, bo akurat zbieramy artykuły do trzeciego numeru. Więc generalnie hackingiem zajmuję się profesjonalnie od jakichś, powiedzmy, 17 lat. Programowaniem, w tym programowaniem hobbystycznie zajmuję się dużo, dużo dłużej, więc można powiedzieć, że przy komputerach siedzę w zasadzie całe moje życie. I jakiś czas temu zacząłem się interesować z uwagi na oczywiście działkę, w jakiej siedzę. Musiałem dość szybko się zapoznać z regułami związanymi z prawem dotyczącym hackingu, no ale też powoli tak wchodziłem wraz z nabywanym doświadczeniem w dyskusję na temat etyki w hackingu, bo etyka w hackingu jest bardzo ciekawa i mam nadzieję, że też uda mi się was przekonać, że faktycznie jest to ciekawy temat, żeby się w niego zagłębić, niezależnie od tego, czy się faktycznie praktykuje ten hacking, czy nie. Ale kilka disclaimerów na początek. Po pierwsze, nie jestem prawnikiem i ta prelekcja nie jest poradą prawną. Generalnie nic, co tutaj powiem, a co będzie związane z prawem, nie powinno być uznane za jakąś prawdę objawioną, to są po prostu moje przemyślenia na ten temat, przemyślenia laika, bądź co bądź. W związku z tym chciałbym w razie czego bardzo zachęcić do porozmawiania z prawdziwym prawnikiem, który zna się na temacie, który zajmuje się tym tematem, lub poradzić się kogoś, kto jest po prostu długo w działce i już wie mniej więcej, z czym dany temat się je. Więc to nie jest porada prawna. Aczkolwiek przynajmniej postaram się was nakierować, w którym kierunku prawo idzie w pewnych kwestiach. Ale ostatecznie ponownie rozmawiajcie z prawnikami. Nie jestem też filozofem, to znaczy mniej więcej tyle, że nie będę mówił o etyce w rozumieniu nauki, w rozumieniu filozofii. Będę raczej patrzył na to od strony praktycznej, czyli starał się brać
faktyczne problemy i rozważyć je troszeczkę, jak powinniśmy robić, jak nie powinniśmy robić. Oczywiście od razu należy wskazać, że jedna osoba może mieć takie podejście, druga osoba może mieć takie podejście. Nie będę zbytnio wchodził, zagłębiał się w faktyczną naukę o etyce. Skupię się na bardziej praktycznym aspekcie etyki, takim bardziej powszechnym znaczenia słowa etyka. I też mam dzisiaj dość mało slajdów. Jeżeli byliście na jakiejkolwiek mojej innej technicznej prelekcji, to wiecie, że slajdów jest generalnie zawsze bardzo dużo. Dzisiaj mam troszeczkę mniej. Mam kilka takich slajdów, na których za dużo nie ma, ale nad którymi będę troszkę dłużej będę o nich opowiadał. W związku z tym jest troszeczkę inaczej niż zwykle na moich prelekcjach. Jeżeli chodzi o to, o czym będę mówił, to najpierw wyjaśnię troszeczkę, czym jest hacking. To zapewne już wiecie, ale chciałbym na wszelki wypadek to powtórzyć, w razie gdybyście nie byli na poprzednich prelekcjach, ale też potem, jak tylko się powiedzmy z tym rozprawię, przejdziemy do kilku wybranych problemów związanych z etyką w hackingu, w stosowanym hackingu, w praktycznym hackingu i w profesjonalnym hackingu, zwał jak zwał. Ok, więc zacznijmy od tego. Kim jest haker? Bo no to jest słowo, które jest takim słowem workiem, jak się okazuje, do którego można wrzucić w zasadzie co się chce. Co słownik weźmiemy, to jest troszeczkę inna definicja. A co weźmiemy, nie wiem, gazetę albo rozmawiamy z kimś, kto profesjonalnie siedzi w hackingu, to też usłyszymy dwie różne definicje. Jak porozmawiamy z elektronikiem, z programistą, to też usłyszymy jeszcze inne definicje, więc rozprawmy się najpierw z tą definicją. Programiści mogą powiedzieć, że haker to jest osoba, która pisze kod, który zazwyczaj ma gdzieś komentarz, jest okraszony komentarzem typu, że ten kod to jest tak naprawdę jakiś hack. I co to jest hack w tym kontekście? W tym kontekście jest po prostu kod, który nie jest najlepszy jakościowo, ale i zazwyczaj jest jakiś trik za nim, ale generalnie działa. I to działa poprawnie, tylko no nie jest, niekoniecznie jest czytelny. Więc to jest coś, jeżeli jesteście programistami, to pewnie kojarzycie dokładnie tą definicję. Idąc dalej. Hacking też jest często taką trochę, powiedzmy, pochwałą osób, w szczególności programistów, ale nie tylko programistów, sysadminów, elektroników, którzy siedzą bardzo, bardzo głęboko w swojej działce i mają bardzo, bardzo dużą wiedzę i znają i rozumieją systemy komputerowe, sieci, urządzenia elektroniczne, tak w zasadzie od podszewki. Mają bardzo dobre zrozumienie tego, wiedzą, jak to działają i co więcej, ciągnie ich do tego, żeby no właśnie zagłębiać się za każdym razem w to, jak dana rzecz działa, czyli mają jakąś aplikację albo jakieś urządzenie, no i ich kończy, żeby to troszeczkę rozebrać i zobaczyć, jak coś jest zaimplementowane. Z innej strony haker to też jest oczywiście to, z czym pewnie powinniście to kojarzyć najbardziej w rozumieniu potocznym, no to jest po prostu osoba, która umie się gdzieś włamać. To jest osoba albo będąca profesjonalistą w rozumieniu pracy zawodowej, albo po prostu posiadająca umiejętności, żeby gdzieś się włamać do jakiejś sieci, do jakiegoś komputera, czyli taka wiedza ofensywna z bezpieczeństwa komputerowego. Jest z tym związana. Mamy też określenie, które jest bardzo popularne potocznie i w mediach, ale którego ja nie jestem fanem, ja jako haker nie jestem fanem, mianowicie to jest osoba, która nielegalnie włamuje się do sieci albo do systemów komputerowych w jakichś złośliwych celach, na przykład wykradania danych, wrzucania ransomware'u albo najlepiej kradzieży pieniędzy. I to jest nie tylko ja generalnie się nie zgadzam z tą definicją, z uwagi na istnienie poprzednich definicji, o których powiedziałem. Po pierwsze, jest przez to troszeczkę zamieszanie. Przykładowo był kiedyś taki bardzo nieszczęśliwy artykuł w Fortune Magazine, gdzie Linus Torvalds, czyli twórca systemu operacyjnego Linux, zostało napisane, no, że miał jakąś tam historię z hackingiem, która w rozumieniu tej potocznej definicji hackingu. To oczywiście była bzdura, po prostu osoba, która to pisała, pomyliła definicję i pomyślała, o, piszą o Linusie, że to jest haker, gdzie wszyscy rozumiemy oczywiście osobę, która bardzo dobrze rozumie komputery, no a potocznie zostało to zrozumiane, jak albo Linus Torvalds się kiedyś gdzieś tam włamywał, co jest oczywiście bzdurą.
Też na naszym, rynku, tudzież podwórku, pojawiło się kiedyś w polityce stwierdzenie ze strony ministra obrony narodowej, że no, generalnie nie zatrudniamy hakerów, tylko zatrudniamy świetnych specjalistów i proszę ich nie nazywać hakerami, na co został wystosowany otwarty list ze strony polskich hackerspace'ów. Hackerspace'y to są takie, powiedzmy, otwarte warsztaty, gdzie dużo osób zajmujących się elektroniką, dużo osób zajmujących się informatyką. No i to jest takie fizyczne miejsce, gdzie jest wiele narzędzi, do którego można się zapisać, żeby z tych narzędzi skorzystać i też porozmawiać sobie z osobami, które się zajmują podobnymi rzeczami. Hackerspace'y są generalnie świetną rzeczą, z kapitalną inicjatywą i w Polsce są nawet bardzo, nawet całkiem popularne, jest ich przynajmniej kilka. No i oczywiście w liście otwartym zostało wskazane, że społeczność hakerska nie do końca się zgadza z tą definicją, którą w tym przypadku minister użył. Dalej, haker też, jeżeli gracie w gry komputerowe, to tam pewnie słyszycie, że o, ten to hakuje, a ten to jest haker i tak dalej, szczególnie jeżeli osoba ma za dużo punktów w danej grze i idzie jej zbyt dobrze w stosunku do was, to będzie ta osoba określona mianem hakera, no i to jest po prostu osoba, która używa jakichś wallhacków, aimbotów i tak dalej. To jest definicja prawidłowa, tylko ona jest prawidłowa w kontekście gier komputerowych i poza tym kontekstem za bardzo się jej nie używa. Haker też może być osobą, która prowadzi taksówkę. Jak się okazuje, taksówkarze w niektórych miejscach na świecie są nazywani hakerem. A też czasami, jeżeli ktoś gra w golfa i gra bardzo nieumiejętnie w golfa, to też zostanie określony hakerem. Natomiast proszę zauważyć, że jak ja mówię dzisiaj haker, to mam na myśli osobę, która ma bardzo dużą wiedzę na temat komputerów, bardzo lubi wchodzić w głąb, jeżeli chodzi o to, jak coś działa. No i też ma umiejętności i wiedzę związaną z tym, jak się gdzieś włamywać. Te rzeczy są generalnie ze sobą połączone, ponieważ hacking, techniczny hacking w szczególności działają, no wymagają wręcz bardzo dobrej wiedzy na temat tego, jak te systemy, jak te bardzo złożone systemy komputerowe działają. Okej, i teraz tak. Oprócz słowa hacker, w hackingu, jak się okazuje, używa się bardzo dużo innych pojęć, więc tak chciałbym poświęcić kilka minutek na doprecyzowanie, kto jest kim. Oczywiście nie będę wchodził w to za głęboko, bo tych terminów, jak się okazuje, jest bardzo dużo, ale żebyśmy mieli jasność. Więc tak, określenie hacker używane przeze mnie będzie neutralne, to znaczy nie będzie miało żadnego nacechowania, jeżeli chodzi o to, czy to jest osoba, która włamuje się nielegalnie, kradnie ludziom pieniądze, czy to będzie osoba, która zajmuje się profesjonalnie hackingiem, natomiast ostatecznie będzie to osoba, która ma odpowiednie umiejętności, żeby robić albo jedno, albo drugie. Natomiast korzysta się bardzo często z określenia cyberprzestępca, no i tutaj już mamy jasne nacechowanie, że cyberprzestępca, no to jest przestępca, który siedzi w cyberspace'ie czy w internecie po prostu i która używa komputerów, żeby popełniać przestępstwa. Potem mamy haktywistów i o haktywistach powiem troszeczkę jeszcze za chwilę, ale to są generalnie osoby, które podchodzą do hackingu w taki bardzo sposób, że mamy jakąś, nie wiem, coś się stało na świecie. No i są wykorzystywane skille hakerskie, żeby coś z tym zrobić. To zazwyczaj etycznie dziwnie wygląda, ale o tym jeszcze za chwilkę. Potem mamy atakujących. I atakujący to jest też troszeczkę neutralne określenie, bo może zarówno znaczyć osobę, która pracuje jako pentester, czyli osoba, która jest zatrudniona, żeby się włamywać do klientów, tak żeby ci klienci wiedzieli, co poprawić. No i w takim kontekście ta osoba jest osobą atakującą. A bardzo często się używa po prostu atakujący jako osoba, która chce po prostu się gdzieś włamać. Niekoniecznie jest to osoba, która powinna się tam włamywać. Niekoniecznie to jest legalne, no, ale jest to jednak osoba, która atakuje dany system, daną sieć. Potem mamy aktorów i to jest takie trochę bardzo oficjalne określenie, które szczególnie się pojawia w raportach na temat threat intelligence i to określa zazwyczaj, to jest synonim do atakujących, tylko jest troszkę takie bardziej formalne. Wtedy mamy aktorów, że mamy aktora, który zaatakował jakiś serwer albo aktorów, którzy atakują jakąś sieć.
Potem mamy adwersarzy, co znaczy dokładnie to samo. A potem mamy na przykład script kiddies, które się co jakiś czas pojawia w internecie. Script kiddies to są osoby, które praktykują, wchodzą dopiero w hacking, zazwyczaj niestety po stronie ciemnej, dark side, ale które nie mają wiedzy na temat tego, jak to wszystko działa, no i po prostu starają się ściągać jakieś narzędzia z internetu i coś robić, ale wiedzy zazwyczaj z tym, za tym żadnej nie ma. Potem mamy osoby, które bardzo dużo nazw zawodów w zasadzie, jeżeli chodzi o to, o tą jasną stronę mocy, gdzie osoby pracują w firmach po prostu. Mamy pentesterów, o których już mówiłem, którzy włamują się gdzieś na życzenie klienta, w rozumieniu włamują się do sieci lub serwerów tego klienta, na życzenie tego klienta, za pełną zgodą i wiedzą tego klienta, żeby wskazać, co trzeba poprawić w tych sieciach i w tych systemach. Mamy potem różne kolorowych teamowców, red teamowców, blue teamowców, purple teamowców, red teamowcy to robią w zasadzie plus minus to samo co pentesterzy, jest tam troszeczkę, ale nie będę się może dzisiaj w to zagłębiał. Blue teamowcy zazwyczaj siedzą po defensywnej stronie hackingu, purple teamowcy łączą oba te zespoły. Potem mamy całą masę analityków, badaczy, ekspertów, inżynierów, na przykład ja w swoim CV mam Information Security Engineer, i to są po prostu nazwy stanowisk ostatecznie i tak wszystkie te osoby są praktycznie hakerami w znaczeniu tych slajdów, o których mówiłem wcześniej. Teraz tak, jeszcze prezentując, czym jest hacking. Hacking, powiedzmy, że ma dwa światy i w mediach, szczególnie w czasopismach, tudzież w newsach bardziej nawet niż czasopismach, mamy hacking po tej prawej stronie, czyli tak zwanej inżynierii społecznej, social engineering. Social engineering w dużym skrócie to jest używanie różnego rodzaju trików, aby przekonać biednego użytkownika, oszukać biednego użytkownika, żeby wysłał atakującemu pieniądze, żeby zainstalował sobie jakiegoś wirusa podesłanego przez tego atakującego, żeby wpisał swój login i hasło do jakiejś, na jakąś stronę, na jakiejś stronie, która uda jakąś inną stronę i tak dalej, to wszystkie tego typu ataki są po tej stronie. I teraz trzeba tu wskazać, że czasami jest to robione oczywiście w pełni profesjonalnie w ramach na przykład pentestu i no to jest ok, to jest wszystko tam legalnie, prawnie jest ok, czy etycznie o tym za chwilę. A czasami to jest i najczęściej niestety, no to są oczywiście wybryki cyberprzestępców, które są zaskakująco skuteczne. To jest ta prostsza, powiedzmy, nietechniczna rzecz, gdzie bardziej się celuje w człowieka niż w faktyczne systemy komputerowe, ale one są bardzo, bardzo skuteczne. Gdzieś tam po środku mniej więcej będzie malware. Czemu malware jest po środku? Czemu nie stwierdziłem, że malware, czyli te wirusy, trojany i tak dalej, to jest techniczny hacking? A dlatego, że malware to jest po prostu zwykły program, który kogoś trzeba przekonać, żeby ten program ściągnął i uruchomił. Więc to jest przede wszystkim atak socjotechniczny, nie jest to jakiś super techniczny atak. Jeżeli chodzi o techniczny hacking, no to tam mamy błędy w systemach, błędy w oprogramowaniu, które w skrajnym przypadku nie ma przed nimi obrony. Po prostu mamy hakera, który znalazł odpowiedni błąd, naciska Enter, a po tym jak... żeby uruchomić dany exploit. Exploit to jest kawałek programu, który automatyzuje wykorzystanie danego błędu. No i tyle. I jest na tamtym komputerze. Nie było żadnej interakcji z użytkownikiem. Nigdy nie miał szans się obronić. To są exploity zero day. Na niektóre rzeczy tak właśnie działają. I to są bardzo techniczne tematy, bardzo techniczne rzeczy. I tam mamy cały ten hacking techniczny. Też mamy tam, powiedzmy, inne działki. Na przykład analiza malware'u wpada w techniczny hacking. Mamy IT forensics, czyli informatykę śledczą i to jest też właśnie bardzo techniczna działka hackingu. Gdzieś to byśmy jeszcze mieli OSINT, pewnie bym go wrzucił mniej więcej w to miejsce na slajdzie, tak mniej więcej na środku, nie wiem czy mój kursor widać, chyba nie widać. I to jest też ciekawa działka, ale o niej za chwilkę. Więc tak, jeżeli chodzi o cyberprzestępców, to o cyberprzestępcach dzisiaj za dużo nie będę mówił, ponieważ no, akurat kwestie etyczne, jeżeli chodzi o cyberprzestępców, są dość proste. Mianowicie cyberprzestępcy nie mają za dużo wspólnego z etyką. To nie jest postępowanie etyczne, tutaj chyba nie ma co dyskutować na ten temat, ani się
na ten temat kłócić, bo, no bo to jest dość jasne, nie? Ich celem jest zazwyczaj oszukanie człowieka, wykradzenie pieniędzy, wykradzenie danych, ewentualnie wymuszenie wypłaty w przypadku ransomware'u wypłaty jakichś tam pieniędzy, żeby odszyfrować zaszyfrowane przez nich pliki. Jeżeli chcecie poczytać albo posłuchać o cyberprzestępcach, to bardzo zachęcam na zaufaną trzecią stronę, zaufanatrzeciastrona.pl albo niebezpiecznik.pl, albo sykurak.pl. Te trzy serwisy bardzo dobrze opisują działania cyberprzestępców i można tam znaleźć bardzo dużo ciekawych informacji na ten temat, w szczególności Adam Hartl z ochrony trzeciej strony ma coś, co się nazywa klubbezpiecznika.pl i tam można znaleźć całkiem sporo bardzo fajnych prelekcji Adama na temat cyberprzestępców, więc bardzo zachęcam do rzucenia okiem właśnie tam. No ale ponieważ temat jest w miarę prosty etycznie, no to nie będziemy się dzisiaj nim zajmować, ale ponieważ mówimy o cyberprzestępcach, to cyberprzestępcy z definicji łamią prawo. I jak się okazuje, to gdzie prawo wyznacza granicę, że o, tu jest, tu leży ta granica, gdzie albo nie łamiemy prawa, no albo łamiemy to prawo. I ta granica zależy od miejsca na świecie, od kraju, a czasem wręcz od regionu kraju. A przykładowo, w tej zilustrowanej sytuacji tutaj na slajdzie mamy mapę świata i załóżmy, że jesteśmy hakerem, który jest w Austrii. A jeżeli trafiłem na mapie, to powinno być Austria. I łączymy się z Austrii, z Australią, z jakimś serwerem w Australii i z tego serwera w Australii atakujemy serwer, który jest w Japonii, który należy do amerykańskiej firmy. I teraz pytanie, pod jaką jurysdykcję podpada ten atak? Czy powinien on być rozważany zgodnie z prawem Austrii, czyli Unii Europejskiej, zgodnie z prawem Australii, zgodnie z prawem Japonii, czy zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, albo konkretnego stanu w Stanach Zjednoczonych. I to jest skomplikowane pytanie i tak naprawdę każdy z tych krajów, każdy z tych stanów wręcz może powiedzieć, że no, to powinno podlegać pod nasze prawo i w naszym prawie tak to było, albo tak to nie było przestępstwo. Jeżeli któreś z tych stron powiedzą, tak to było przestępstwo, to wtedy zaczyna się kłótnia o jurysdykcję, kłótnia o ekstradycję w sądzie i jeżeli chcecie się zajmować hackingiem albo jeżeli zajmujecie się hackingiem, to bardzo zachęcam mieć na uwadze to, które kraje, które jurysdykcje są zaangażowane w to, co chcecie zrobić, ponieważ każda z nich może wyciągnąć po was swoje ręce i to jest skomplikowany problem. Jeszcze będę za chwilkę do tego zresztą wrócimy. I teraz tak, jeżeli mówimy właśnie o tym prawie to i etyce, to i prawo, i etyka się troszeczkę rozjeżdżają czasami. Rozważmy to, co jest na slajdzie ze strony takiej zwykłej podwórkowej etyki. Mamy game hacking, czyli jakieś tam mamy gry komputerowe, no i w tych grach komputerowych można je w nie grać tak, jak sobie wymyślili twórcy, a można czasami grać troszkę inaczej. Jeżeli chodzi o gry typu single player, gdzie gramy sami, nie ma żadnego połączenia z serwerem i chcemy, nie wiem, chcemy oszukać troszeczkę i dodać sobie trochę złota w grze, albo dać sobie jakieś przedmioty, albo przesunąć naszego pamperka na mapie w inne miejsce, to generalnie etycznie jest ok, w sensie nikogo nie krzywdzimy w ten sposób. Jeżeli kogoś oszukujemy, to tylko siebie, jeżeli coś, to tylko my tracimy, powiedzmy, satysfakcję z rozgrywki, z tego, że udało nam się przejść daną grę zgodnie z jej zasadami, a nie oszukiwać. To wydaje się etycznie bardzo czyste. Z drugiej strony, jeżeli robimy dokładnie to samo, żeby na przykład oszukać w speedrunach i speedruny to jest, by the way, przechodzenie gier na czas, jeżeli jesteście zainteresowani tym, to wejdźcie sobie na speedrun.com i tam są całe rankingi w różnych grach, w różnych kategoriach przechodzenia ich na czas. I jeżeli sobie oszukamy w danej grze, wykorzystując jakiś trainer, modyfikując save game'y albo robiąc coś podobnego i zgłosimy to do rankingu, no to wtedy zaczynamy oszukiwać kogoś innego. W związku z tym
Dodawanie przedmiotów, jeżeli to nikogo innego nie dotyczy, na nikogo innego nie wpływa, no to jest ok etycznie, tak rozważając to w prosty sposób. Oszukiwanie w speedrunach już niezbyt, mimo że dotyczy też gier single player. W grach multiplayer albo w single player z jakimś tam komponentem serwerowym jest troszeczkę bardziej ostro, bym powiedział. Znaczy więcej rzeczy jest uznawanych za nieetyczne, za niefajne, że nie powinno się ich robić. W szarą strefę tutaj wrzuciłem jakieś nieprzewidziane exploity, czyli nie wiem, mamy jakąś grę i w grze możemy zrobić, nie wiem, jakieś kilka gry multiplayer, czyli możemy wcisnąć jakąś dziwną kombinację klawiszy, odbić się od ściany, coś tam jeszcze nacisnąć i to nas na przykład teleportuje na drugi koniec mapy. Było trochę tego typu trików w różnych grach, również w grach, w których gra się sportowo i to, czy można coś takiego używać, czy nie można czegoś takiego używać, zaczyna zależeć od tego, do jakiego konsensusu albo kompromisu dojdą gracze. Okazuje się, że niektóre z tych rzeczy są po prostu łatane przez twórców gry i nie można ich wykorzystać, no bo ta możliwość znika. Inne są akceptowane przez społeczność i wszyscy zaczynają ich używać, bo to jest po prostu uznawane za część mechaniki gry od tego momentu. Więc to jest trochę taka szara strefa. Bardzo zależy od przypadku. No ale potem mamy różne cheaty typu wallhacki, gdzie widzimy przeciwników przez ścianę, map hacki, które działają w zasadzie w ten sam sposób, ale w grach strategicznych. Mamy aimboty, gdzie po prostu jakiś program za nas celuje i strzela. No i to zdecydowanie nie jest etyczne i osobiście jako gracz bardzo nie lubię graczy na serwerach, którzy używają tego typu oprogramowania. Więc tak by to mogło wyglądać od strony podwórkowej etyki. Natomiast jeżeli się skupimy na tym dodawaniu przedmiotów i złota w grach single player, które tutaj wrzuciłem w tej białej strefie na zielono, żeby powiedzieć, że to jest ok, etycznie okazuje się, że w Japonii, jakbyśmy to zrobili, to możemy zostać aresztowani i wsadzeni za kratki. Bo jak mówiłem, prawo nie zawsze idzie niezgodne z etyką i pewne rzeczy, które zostaną uznane przez nas, a wręcz przez społeczność, jako okej, przez prawo no niekoniecznie. Ta granica przez prawo może być troszeczkę inaczej przeprowadzona. Co za tym idzie, jeżeli myślimy o etyce, to powinniśmy pamiętać, że jeżeli my stwierdzimy, że coś można zrobić, no to nadal powinniśmy porozmawiać z prawnikiem, sprawdzić, jak to wygląda w różnych jurysdykcjach i czy faktycznie powinniśmy coś takiego zrobić. To prawo w Japonii jest generalnie bardzo dziwne. Ja nie do końca jeszcze starałem się to znaleźć, trochę informacji, skąd im się to wzięło. No ale ostatecznie wprowadzili jakieś takie ogólne prawo, że modyfikacje save game'ów na przykład nie jest legalne. Okej. Przejdźmy na chwilkę do hackingu tego właśnie nietechnicznego. Mamy tam spam, scam, phishing i tak dalej. To jest generalnie duży problem. Mianowicie cały czas można w zasadzie codziennie znaleźć w prasie nagłówki typu ktoś został zeskamowany na ileś tam tysięcy, dziesiątek tysięcy, set tysięcy i tu wstaw walutę złotych, euro, funtów, franków szwajcarskich, dolarów. Zdarza się to w każdym kraju, zdarza się to bardzo wielu osobom. Zazwyczaj są to osoby starsze albo osoby w jakiejś takich bardziej wrażliwych grupach, ale nie tylko. I to nie tylko jest bardzo istotne. To jest jakiś inny przypadek, gdzie akurat w tym przypadku atak był nawet nie na osobę, tylko jeżeli dobrze to zrozumiałem, na telekom, to znaczy ktoś zadzwonił do supportu Verizona i powiedział, zgubiłem SIM-a, sklonujcie mi SIM-a, no i mając tego sklonowanego SIM-a mógł nagle zalogować się do konta na Coinbase, gdzie było 8 tysięcy dolarów w bitcoinach, wtedy je ukraść. Więc no to się zdarza. Skamy, spamy, phishingi, w zasadzie rzecz powszechna. Przez to, że to jest rzecz powszechna, zaczęliśmy w industrii bezpieczeństwa troszeczkę podchodzić do tego w ten sposób, żeby trenować pracowników, żeby rozpoznawali lepiej, co jest faktycznym, prawdziwym e-mailem, a co jest skamem, co jest phishingiem. Co za tym idzie? Zróbmy sobie taki prosty test. Mianowicie, mamy tutaj dwa e-maile na tym slajdzie i pytanie, który to spam? I tudzież, który to scam, który to phishing? I przeczytam je teraz w miarę szybko i możecie zdecydować, który jest który. Pierwszy. Niech będzie pozdrowiona twoja i twoja rodzina. Jestem prawnik, twoja wujek z Kanady, który bardzo zmarł. Twoja wujek zostawił w testament twoja 1 milion dolarów.
Czy twoja jest zainteresowany otrzymaniem spadek po wujek? Czy ja, prawnik, mam go przekazać fundacja charytatywna? Potrzebujemy odpowiedzi do jutro. I drugi e-mail. Cześć Paweł, muszę zamknąć transakcję z naszym partnerem ACMI. Ustaliliśmy bardzo dobre warunki, ale proszę o natychmiastową płatność. Mają problem z płynnością i zgodzili się na nasze warunki, pod warunkiem, że im w tym pomożemy. Czy możemy przelać 12 tysięcy złotych na podane konto? Czy możesz przelać? Musimy im dostarczyć płatność w przeciągu godziny, więc pójść to Elixir Express. Jak będę jutro w biurze, to ci pokażę kontrakt. Tomek będzie zachwycony. Do jutra, Łukasz. No i oczywiście tutaj się wszystko zgadza, nasze imię i tak dalej, i tak dalej. No w tym przypadku bardzo łatwo jest powiedzieć oczywiście, że oba to phishing, oba to scam. Jeżeli część z was odpowiedziała, że to drugie jest OK, to nie dziwię się. Prawdę mówiąc, się nie dziwię. Ponieważ, jak się okazuje, są dwa rodzaje phishingu. Pierwszy rodzaj to jest taki wysyłany do tysięcy osób, który anusz trafi na kogoś i się uda. Wysłanie tysięcy maili to nie jest żaden problem, więc można do tego podejść bardzo probabilistycznie, bardzo statystycznie. Czyli po prostu, jeżeli wyślemy, nie wiem, 10 tysięcy maili, 10 osób się złapie, to jest dla nas bardzo duży zysk i tak. Z drugiej strony mamy ten spear phishing tak zwany, czyli wiemy, na kogo dokładnie polujemy. I wysyłamy tego maila do konkretnej osoby w firmie. Przykładowo nawet włamaliśmy się do kolegi tej osoby w firmie i wysyłamy teraz do niej maila. No i wiemy dokładnie wszystko o całej sytuacji i jako odbiorca tego maila, no wszystko się w tym mailu może zgadzać. Może się zgadzać styl tego maila, może będą się zgadzać osoby w tym mailu, będzie się zgadzać firma, którą się zajmowaliśmy albo którą nasz kolega w pracy się zajmował. Więc wszystko będzie się zgadzać i jest bardzo trudno odróżnić wtedy to od innego phishingu. Co za tym idzie, no te treningi na wykrywanie phishingu, trzeba pamiętać i scamów, trzeba pamiętać, że one będą one za dużo nie pomogą, bo i tak nadal, może zmniejszą prawdopodobieństwo tego, że nasza firma była zhakowana przez scam albo phishing, no ale ostatecznie problemu nie wyeliminują właśnie przez to, że spear phishing może wysyłać bardzo przekonywujące maila. I teraz idąc dalej, rozważmy poniższy e-mail. Drodzy pracownicy, poprzedni rok był dla wszystkich bardzo stresujący. Przeciągająca się pandemia wirusa COVID-19 była obciążeniem dla wszystkich pracowników naszej firmy, jak i ich rodzin. A jako instytucja działająca w sektorze krytycznym musieliśmy poświęcić dużo więcej, aby zapewnić dostępność naszych usług innym. Chcielibyśmy wszystkim bardzo podziękować za pracę w tym jakże trudnym okresie. W ramach podziękowań Rada Nadzorcza zdecydowała o przyznaniu wszystkim pracownikom premii w wysokości 1000 zł. Wypłacanie premii wymaga zgody każdego pracownika, której można udzielić pod adresem, no i tutaj adres. Premia zostanie doliczona do wypłaty w nadchodzącym miesiącu. Zgodę należy wyrazić do końca tego tygodnia. W przeciwnym przypadku premia nie zostanie wypłacona, zarząd firmy. I to jest bardzo wredny rodzaj skamu oczywiście. Jest on o tyle wredny, że bardzo dużo osób, po pierwsze, bardzo się będzie utożsamiać z tym, co jest napisane w tym mailu. Szczególnie wyobraźcie sobie, gdyby ten e-mail był wysłany rok po pandemii, rok po rozpoczęciu pandemii. Sytuacja wtedy była naprawdę trudna, wielu osób potraciło pracę, partnerzy potracili pracę, w związku z tym dostanie 1000 zł, to jest, no to jest fajna premia, nie? I no w związku z tym dużo osób mogło paść na tego typu phishing. I jeżeli to byłby scam, to on byłby bardzo efektywny. Tylko okazuje się, że było troszkę gorzej. Mianowicie to nie był nawet scam, to był scam, który został wysłany przez zespół bezpieczeństwa tej firmy, żeby przetestować, czy pracownicy dobrze rozróżniają scam od prawdziwych e-maili. No i problem jest taki, że ponieważ ten e-mail obiecywał pracownikom coś, czego ostatecznie co nie istniało, premię 1000 zł, która ostatecznie nie istniała, a co więcej, zostało to wysłane de facto przez jeden z zespołów w firmie do wszystkich pracowników w tej firmie, no to jest troszeczkę, to się zaczyna robić troszeczkę skomplikowane zarówno prawnie, jak i etycznie. Po pierwsze, od strony etyki obiecywanie pracownikom podczas tego typu testów czegokolwiek jest, no nie jest specjalnie fajne. Jakbym ja się dowiedział, że ta premia to był tylko kolejny głupi test, no to nie byłbym zachwycony. I jak mówiłem wcześniej, mianowicie i tak nie da się w 100% wyeliminować tego, że pracownicy będą padać ofiarą
skamerów, padać ofiarą phishingu, to nadal będzie się zdarzać. W związku z tym wysyłanie tego typu cynicznych maili nie jest fajne. Powiedziałbym, że nie jest etyczne. Z drugiej strony proponenci tego typu podejścia będą argumentować, że i być może słusznie do pewnego stopnia, że no to było realistyczne ćwiczenie, które symulowało realny atak. Realny atak i realny atakujący cyberprzestępca spokojnie by wysłał takiego maila. Nie miałby żadnych problemów z tym, spałby w nocy spokojnie. Natomiast pytanie wtedy się pojawia, na ile powinny zespoły bezpieczeństwa robić takie realistyczne ćwiczenia, aż tak realistyczne, do tego stopnia, że będą obiecywać pracownikom w tych mailach, fałszywych mailach, które zazwyczaj są wysłane z domeny firmy do pracowników i tak, coś, co nie istnieje. No i tutaj granice podczas dyskusji, powiedzmy, że środowisko narysowało mniej więcej w taki sposób, że podczas testów tego typu zespoły bezpieczeństwa nie powinny obiecywać nic, co nie istnieje. Przykładowo, realistycznym atakiem nadal by było wysłanie tego typu maila po tym, jak prawdziwa informacja o prawdziwym istniejącym bonusie, o prawdziwej premii została rozesłana do pracowników. Na przykład poszedł prawdziwy e-mail od zarządu, wszyscy dostaną naprawdę ten 1000 zł, no i wtedy zespół security wysyła drugiego maila, gdzie mówi, a by the way, musicie kliknąć w ten link i wpisać swoje hasło. To jest nadal troszeczkę tak, powiedzmy, nie jakieś super okej, no ale z drugiej strony jest realistyczne i też dobrze przetestuje ten przypadek. Natomiast to, co ja bym tutaj chciał jeszcze wskazać, to jest, że ponieważ każdy może paść ofiarą phishingu, to też się zastanawiam, na ile tego typu testy w ogóle powinny być robione. I to jest też dobre pytanie, żeby przemyśleć, żeby porozmawiać w razie czego ze swoim zespołem bezpieczeństwa w firmie. Czy faktycznie powinniśmy się silić na testy, w szczególności na testy, które są bardzo realistyczne. I czemu mówię, że każdy może paść ofiarą phishingu? Mianowicie, jak chyba tego nie wspominałem, ale pracowałem przez niecałe 13 lat w firmie Google w zespole bezpieczeństwa i tam mieliśmy coś takiego, co się nazywało Living Tradition. Living Tradition to był taka tradycja, że jak ktoś odchodził z teamu bezpieczeństwa albo ktoś odchodził z firmy w ogóle, to mógł wziąć udział w ćwiczeniu. I to ćwiczenie polegało na tym, że ta osoba zgadzała się, aby inne osoby podarowały jej na sam koniec, w ostatni dzień, scyzoryk z wygrawerowanym hasłem tej osoby. Ta osoba oczywiście hasła tego nie podawała, zamiast tego ta osoba musiała się bronić, a wszyscy inni próbowali tą osobę zhakować. Bardzo fajne ćwiczenie, bardzo dużo błędów można wyłapać, no ale ostatecznie też co jakiś czas był używany phishing. I ten, jak się okazuje, nawet jeżeli mamy bardzo dobrych hakerów, praktycznie najlepszych hakerów na świecie, którzy wiedzą, że przez tydzień albo dwa będą non-stop atakowani przez innych najlepszych hakerów na świecie, to nawet te osoby mogą paść ofiarą phishingu. Jeżeli phishing zostanie dobrze skonstruowany, to i tak mogą wpisać swoje hasło tam, gdzie nie trzeba. Tak jako ciekawostkę dodam, że jeżeli się miało wyższe stanowisko, akurat tutaj na slajdzie mam Lea i Erika, to byli dyrektorzy, tudzież vice president, to oni nie dostają scyzoryka, oni dostawali coś większego, na przykład jakiś taki większy nóż, jakiś miecz albo wręcz, nie wiem, deskę surfingową albo piłę łańcuchową z hasłem. I bardzo fajne ćwiczenie i też jako drugą ciekawostkę dodam, że ja mam pusty scyzoryk, na którym nie ma hasła, to znaczy, że nie udało się teamowi tego hasła zdobyć, ale i tak padłem ofiarą phishingu. I to był bardzo fajnie zrobiony phishing, bo po prostu ktoś rzucił na pewnym czacie, na którym ja siedziałem, ktoś z atakujących, że coś nie działa, jakieś polecenie tej osobie, czy ktoś inny mógłby spróbować. To nie było w ogóle skierowane do mnie, no ale wszyscy inni na tym czacie, na którym było 50 osób, wiedzieli, do kogo tak naprawdę to jest. No ja stwierdziłem, mam 5 minut wolnego, to sprawdzę, a nuż pomogę tej osobie. No i oczywiście to był atak phishingowy, ja odpaliłem to polecenie. I tak dostali się na mój komputer. Na szczęście nie udało mi się hasła wykraść. Natomiast tak, co jest istotne tutaj? Istotne jest to, że jeżeli najlepsi hakerzy na świecie, nawet nie mówię o sobie, mówię o wszystkich innych osobach, które też padły ofiarą phishingu podczas tego typu ćwiczeń. Jeżeli najlepsi hakerzy padają ofiarą phishingu, to jakie szanse ma przeciętny Kowalski? W związku z tym,
Czy powinniśmy robić bardzo realistyczne ćwiczenia z wykrywania phishingowych maili? No powiedziałbym, że to nie ma, to jest pozbawione sensu. Idąc dalej, jeżeli chodzi o ten phishing i scam i nieobwinianie ofiary, bo tak, nie obwiniajmy ofiary przede wszystkim. Tak jak mówiłem, każdy może paść ofiarą. To zaczęła się też inna ciekawa dyskusja, mianowicie gdzie leży granica odpowiedzialności takiej osoby. Przykładowo mamy kogoś, kto pada ofiarą jakiegoś phishingu albo jakiegoś malware'u i ta osoba podaje swoje hasło do banku. No i potem z tego banku są przelewane środki na jakieś inne konto. No i pytanie, czy odpowiada za to bank, czy odpowiada ta osoba. I jakoś tak dotarliśmy do bardzo fajnego miejsca, że bardzo, w bardzo wielu krajach się zgadzamy co do tego, że w tym przypadku powinien bank odpowiadać, ponieważ ostatecznie bank powinien przeprowadzać weryfikację, czy środki faktycznie powinny zostać przelane, powinny no to zostać, no powinno to zostać przez bank w jakiś sposób tam wykryte. I teraz to oczywiście można by argumentować, że przecież jak ktoś jest głupi i padł ofiarą phishingu, no to niech traci środki, niech ona to, za to odpowiada, no ale dla... To jest ogólnie fajne i to jest dobre, że jednak wielkie instytucje, a nie pojedynczy obywatele, nie zawsze mający dużo pieniędzy na koncie, za to odpowiadają. Natomiast pojawia się i tak pytanie, czy nie powinna gdzieś ta granica odpowiedzialności być. I czemu tak mówię? Mianowicie kilka dni temu czytałem ciekawy artykuł, gdzie bank próbował, tudzież instytucja finansowa próbowały przekonać pewną parę, żeby nie przelewać pieniędzy, bo to jest naprawdę scam. I doszło do tego, że ta osoba została poproszona o napisanie odręcznie na kartce, że została poinformowana przez instytucję finansową, Revolut w tym przypadku, że to jest scam i że mimo to chce naprawdę przesłać te pieniądze. No i ta osoba napisała to odręcznie, zrobiła sobie fotkę i wysłała to do Revolutu, no i Revolut stwierdził ostatecznie, no, że w zasadzie wyczerpał możliwości, ostatecznie są to pieniądze tej osoby, więc stwierdzili, że no, pozwolą na ten transfer, no i uwaga, okazało się, że to był scam, ku zaskoczeniu nikogo, oprócz być może tej pary. Sam artykuł jest trochę bardziej tragiczny i w razie czego link jest na dole, zachęcam do lektury, natomiast jest to ciekawa, bardzo ciekawa dyskusja, w którym miejscu jednak się wyczerpuje odpowiedzialność banków i tego typu instytucji względem osób poszkodowanych przez tego typu ataki. Okej, ale przejdźmy może na kilka ostatnich minut do hakowania bardziej technicznego. I teraz to, o czym ja bym chciał powiedzieć, to jest hakowanie serwerów troszeczkę przeskoczę, ale to, co wam chciałem powiedzieć, to jest, że w hackingu jest bardzo duże zamieszanie, szczególnie jeżeli ktoś dopiero wchodzi w hacking. Trzeba rozróżnić dwa rodzaje, powiedzmy, celów. Jednym rodzajem celów, jedną grupą, tą zaznaczoną tutaj w kółku, to są cele typu faktycznie mamy jakąś stronę www, na przykład, nie wiem, example.com albo mój blog, genveilcoldwin.pl. No i zaczynamy go atakować, żeby się na niego włamać. I to jest jedna grupa, jeden rodzaj ataku. Drugi rodzaj ataków to jest szukanie błędów, to jest tak zwany vulnerability research, szukanie błędów nie w serwisach, nie w sieciach, nie w czymś, co działa i stoi i należy do kogoś innego, tylko w oprogramowaniu. To jest oprogramowaniu, które możemy kupić u kogoś, ktoś sprzedaje oprogramowanie, stworzy oprogramowanie, my to oprogramowanie kupujemy, instalujemy u siebie na kompie i szukamy błędów w tym oprogramowaniu. Jak znajdziemy błędy w tym oprogramowaniu, to możemy zaatakować skutecznie, technicznie prawdopodobnie, każdy komputer na świecie, na którym będzie to oprogramowanie. Troszeczkę w uproszczeniu, a to mniej więcej tak działa. I to są dwie różne rzeczy i one podlegają pod zupełnie różne prawa i zupełnie różnie się na to patrzy. Więc ja troszeczkę chciałbym się dzisiaj skupić bardziej na tych błędach w oprogramowaniu, natomiast tak na szybko chciałbym wskazać z tej grupy atakowania serwisów, serwerów i tak dalej jedną ciekawą rzecz, mianowicie haktywizm. I teraz haktywizm w dużym skrócie to jest, coś się dzieje na świecie i potem wychodzą ludzie na ulicę z transparentami i są pro albo anty. No i to samo ci ludzie, szczególnie ludzie z pewną spykałką techniczną, mogą robić w internecie. I mogą to pociągnąć troszeczkę dalej i na przykład wybuchła wojna,
rosyjsko-ukraińska, Rosja zaatakowała Ukrainę. No więc haktywiści rzucili się na pomoc Ukrainie, no i ze swojego domu w Unii Europejskiej, w Europie, w Stanach Zjednoczonych i gdziekolwiek na świecie, zaczęli atakować rosyjskie serwery. No i to jest haktywizm, nie? I jest to bardzo ciekawy etycznie i prawnie problem, na którego nie będę dzisiaj za dużo poruszać, bardziej chciałem wskazać to jako temat, czy powinny te osoby to robić. Jest tutaj trochę różnych rozważań, w które nie będę wchodził ponownie. Jedno istotne prawne rozważanie, nad którym warto by się pochylić, to jest, okazuje się, że według pewnych konwencji, jeżeli chodzi o prawo wojny, osoby, które zaatakują na przykład cele wojskowe, które są cywilami, zaatakują cele wojskowe, mogą zostać uznane za kombatantów i mogą podpadać pod cały szereg innych praw związanych z prawem wojskowym. Więc jeżeli macie smykałkę techniczną i nie podoba wam się sytuacja, to jedna rzecz, którą chciałem wskazać, to żeby nie iść w stronę aktywizmu, bo to jest bardzo trudne etycznie i to jest bardzo trudne prawnie, ale rzućcie okiem na OSINT i na przykład to, co robi Bellingcat. Bellingcat to jest instytucja, która korzysta z SSINT-u, czyli Open Source Intelligence, z tak zwanego białego wywiadu, żeby zbierać informacje na temat wydarzeń podczas wojny, podczas konfliktów, które mogą potem zostać użyte w śledztwach. Zachęcam do przeczytania książki Bellingcat, jest bardzo ciekawa, ale to jest temat troszeczkę zbyt skomplikowany na te kilka minut, które zostało. Jeżeli chodzi o tą drugą grupę, czyli błędy w oprogramowaniu, to jest też ciekawa sprawa, bo wyobraźcie sobie, macie nie wiem, jakiś program i znaleźliście w nim błąd. I ten błąd jest bardzo poważny, w związku z czym... w związku z czym coś z tym błędem trzeba zrobić. Fajnie by było, jakby ktoś go naprawił, no ale trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli mamy jakiś program, który kupiliśmy my, to ktoś inny na świecie też mógł go kupić. Na przykład mogło go kupić 1000 osób, albo milion osób, albo miliard osób. I jeżeli ten błąd zostanie poprawiony, no to pytanie, my możemy u siebie go poprawić, no ale potem musimy się, fajnie by było się upewnić, żeby on dotarł też do innych osób. Jak do tego dobrze podejść? Jak się okazuje, to jest dyskusja, która trwa kilka dekad już i na którą nie ma idealnej odpowiedzi, ale która jest bardzo ciekawa i chciałbym ją troszeczkę naświetlić. Jednym z podejść, takim troszkę najbardziej, powiedzmy, najbardziej twardych do problemu, to jest po prostu, bierzemy informację o tym błędzie i ją nagłaśniamy publicznie, jak najbardziej się da. To brzmi troszeczkę dziwnie na pierwszy rzut oka, no bo jeżeli nagłaśniamy to publicznie, to znaczy, że każda osoba, która chce wykorzystać ten błąd po ciemnej stronie mocy, no dostanie informację o tym błędzie. W związku z czym będzie mogła go wykorzystać. Na co za tym idzie, prawdopodobnie wielu użytkowników zostanie poszkodowanych. Z drugiej strony, poprzez nagłośnienie ta informacja zacznie docierać do bardzo, bardzo wielu użytkowników. Co za tym idzie, ci użytkownicy będą mogli albo postarać się naprawić błąd, jeżeli mają takie zdolności, no albo zrezygnować z danego programowania. Nie? Na przykład, nie wiem, jeżeli dowiadujemy się, że błąd jest w jakiejś grze, no to możemy w tą grę nie grać po prostu, albo ją odinstalować, dopóki nie pojawi się jakaś łatka, która ponownie zabezpiecza ten temat. I to jest trudna dyskusja. Ona ma zwolenników, powiedzmy, po obu stronach, gdzie jedna strona mówi, że nie, to jest zły pomysł, bo narażamy bardzo wielu użytkowników, którzy prawdopodobnie nie załatają tego, do których prawdopodobnie ta informacja nie dotrze. Z drugiej strony proponenci tego mówią, że dzięki temu użytkownicy zostaną o tym poinformowani, mają szansę zostać w ogóle o tym poinformowani, czego w innych podejściach nie ma generalnie. To jest bardzo unikatowa rzecz dla full disclosure, że wszyscy dostają o tym informację. Osobiście jestem trochę zdania, że o ile powiedzmy w latach 80. to miało trochę więcej sensu, taki full disclosure, takie podejście, bo większość użytkowników komputerów to były osoby bardzo techniczne. Co zatem idzie, jeżeli się dostało informację o błędzie, prawdopodobnie było można coś z tym zrobić. A teraz przeciętna osoba, jak dostanie informację o błędzie, no nie może za dużo z tym zrobić poza zrezygnowanie z używania oprogramowania, co czasami jest po prostu niemożliwe. Po prostu jeżeli, nie wiem, nasza praca się opiera na korzystaniu z tego oprogramowania, to tego po prostu nie zrobimy. Oczywiście można tam troszkę regulować, ile informacji jest ujawnianych, ale to jest
No to jest bardzo, bardzo dyskusyjne podejście, które nie jest jednoznacznie złe i nie jest jednoznacznie dobre. Z niego się wyewoluowało troszkę takie inne podejście, które zostało na początku nazwane responsible disclosure, gdzie to responsible osobiście bym wziął troszeczkę w cudzysłowie, bo to jest nie do końca prawdziwe. Responsible disclosure, czyli ujawnienie, gdzie ujawniamy błąd producentowi oprogramowania, o ile ten istnieje. No nie zawsze istnieje, czasami firma padła, nic się z tym nie zrobi, no ale powiedzmy, że producent istnieje, więc wysyłamy informację, że znaleźliśmy taki błąd bezpieczeństwa w oprogramowaniu, drogi producencie, popraw. I to się nazywa responsible disclosure, ponieważ to jest według producentów oprogramowania, to jest ta dobra rzecz, którą należy zrobić. Należy wysłać tą informację tylko im, nie wysyłać tego, nie publikować tej informacji nigdzie więcej, bo dzięki temu oni mogą to szybko naprawić, wydać oficjalną łatkę, wszyscy użytkownicy mogą od razu się zaktualizować i zostać o tym poinformowani, no i wtedy problem jest rozwiązany. I w rzeczywistym świecie to niestety tak nie działa. Czemu tak nie działa? Po pierwsze, rozbija się to o szybko. Zdarzało mi się w mojej karierze wysyłać informacje o błędach, gdzie ten błąd był poprawiany dopiero powiedzmy po pół roku. I problem jest taki, że zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś inny, na przykład po ciemnej stronie mocy, siedzi nad danym oprogramowaniem, znajduje ten sam błąd i zaczyna go wykorzystywać, podczas gdy ten czas leci. My już ten błąd zgłosiliśmy, no ale ktoś znalazł go w ten sam sposób, nastąpiła kolizja i ta osoba zaczyna atakować. No, lecą kolejne miesiące, na tej obiecanej łatki nie ma, bo to gdzieś tam, nie wiem, zawieruszyła się, trochę były pilniejsze rzeczy w firmie u producenta, no i musimy czekać. W skrajnych przypadkach zdarzało się, że błędy były łatane po 2 latach od uzyskania informacji o tym, że błąd istnieje przez producenta, więc no to nie jest idealnie, to niestety nie działa. Co więcej, w niektórych, i to dlatego tu jest bug bounty umieszczony na tym slajdzie, w niektórych przypadkach producenci nie pozwalają w ogóle informować publiki o tym, że był jakikolwiek błąd. To znaczy łatka jest wydawana, ale nie ma tam żadnej informacji, że to był błąd bezpieczeństwa. Co za tym idzie, no dla firmy świetnie, nie, bo nie ma żadnej PR-owej wpadki, że był błąd bezpieczeństwa, ale dla użytkowników słabo, no bo jak nie wiem, że jest błąd bezpieczeństwa, to może nie będę aktualizował, bo jakbym miał zaktualizować dla mojej sieci, gdzie jest 10 tysięcy komputerów z tym oprogramowaniem o różnych konfiguracjach, no to coś może siąść, nie? Ale jak jest błąd bezpieczeństwa, to jednak się poświęcę i to zrobię. Więc jest ten problem istnieje w szczególności w przypadku bug bounty, gdzie dostaje znalazca błędu, dostaje nagrodę za błąd, ale zazwyczaj jest proszony o to, żeby nigdy nic nie informować o tym błędzie. I ponieważ to nie jest idealne rozwiązanie, to responsible disclosure, to doszliśmy trochę tam, tak powiedzmy, kompromisowo do innego rozwiązania, które się nazywa NDA policy. To jest taki trochę nazwa worek, to nie jest oficjalna nazwa, na to przykładem jest 90-day policy w Google, gdzie wysyła się informację o błędzie do producenta. I z tą informacją o błędzie mówi się, że za 90 dni poinformujemy publikę o tym, że ten błąd tam jest. I to jest niezależne od tego, czy istnieje łatka, czy nie. Czemu? No bo po pierwsze dajemy czas wtedy producentowi, żeby on poprawił tą lukę. No ale z drugiej strony, jak producent się bardzo ociąga albo w ogóle nie ma zamiaru poprawić tego błędu, no to dobrze by było, żeby użytkownicy byli poinformowani. Jednak mieli szansę się dowiedzieć, że no łatki nie ma, a ten błąd już jest dość stary. Prawdopodobnie ktoś, jeżeli jeszcze nie zaczął, nie znalazł tego samego błędu, nie zaczął go używać, to bardzo niedługo to może zrobić. No i w związku z tym to ujawnienie następuje po pewnym czasie. I ponieważ to ujawnienie następuje, no to też okazuje się, że wielu twórców oprogramowania się trochę bardziej spręża, jeżeli chodzi o przygotowanie tych łatek i faktycznie przygotowują je szybciej niż przez 2 lata. Czy to jest rozwiązanie idealne? Nie. To nadal nie jest rozwiązanie idealne. Jest ono trochę bardziej, powiedzmy, że bierze pod uwagę interesy wszystkich stron. Natomiast etycznie jest ono niezłe, ale to jest nadal kompromis. Czy jest jakieś rozwiązanie idealne w tej przypadku? Jakieś takie w pełni etyczne dla wszystkich stron, bierze pod uwagę wszystko?
Nie sądzę. Ale zobaczymy, do czego dojdziemy za kolejne kilka lat. Teraz ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, ostatni case, widzę, że jestem delikatnie po czasie, ale widzę, że też mi piszą, że mogę być delikatnie po czasie, więc jeszcze też o tym chwilkę opowiem. Mianowicie, skacząc do zupełnie innej działki hackingu, do IT forensics, czyli do analizy tego, co się działo na komputerze, na nośniku danych na przykład, to jest, taki pewien problem. Mianowicie, jak sobie wejdziemy na Allegro i sobie kupimy używaną kartę SD, to może się okazać, że tam są jakieś zdjęcia. No i te zdjęcia oczywiście nie powinno ich tam być i osoba, która sprzedaje na Allegro taki nośnik, powinna te zdjęcia wcześniej usunąć. No i teraz taka osoba może usunąć te zdjęcia. Ale problem jest taki, że usunięcie czegoś faktycznie z nośnika w 100% jest bardzo trudne. I mało kto to robi poprawnie. Co za tym idzie? Jeżeli ktoś ma smykałkę techniczną, to może kupić trochę takich kart i korzystając z narzędzi do odzyskiwania danych, albo robiąc to wręcz ręcznie, jeżeli dana osoba wie jak, może sobie zacząć patrzeć, co tam było na tych nośnikach wcześniej. I teraz tak, czemu to jest problem? No jest to problem przede wszystkim etyczny oczywiście, ponieważ kupujemy coś, no powiedzmy kartę, chcemy z niej sobie skorzystać, ale ponieważ mamy wiedzę, to nas trochę kusi, żeby sobie zobaczyć, czy ta osoba na pewno to dobrze tą kartę wyczyściła, dobrze tą kartę usunęła. I ponieważ mamy takie zdolności, no to możemy to zrobić. A problem zaczyna się wtedy, gdy faktycznie coś znajdziemy, ponieważ zaczynamy łamać prywatność, naruszać prywatność tej innej osoby, co jest generalnie niefajne i tego nie powinniśmy robić, to jest nieetyczne. Więc to jest troszeczkę taki problem, że mamy młotek, mamy gwóźdź, no ale musimy starać się mimo wszystko nie wbić tego gwoździa, nie zastosować tego zyskiwania danych dla tych kart. I teraz czasami to się może troszeczkę wyjść przez przypadek. Przykładowo, kupiłem sobie kiedyś laptopa bardzo, bardzo starego, takiego z lat 80., który nie miał dysku twardego, ale on razem z nim był plik dyskietek. I fajnie, oprogramowanie takiego starego laptopa, jakieś drivery czy coś, ekstra sprawa. W związku z tym okazało się przede wszystkim, że nie da się tych dyskietek zczytać, bo są stare, uszkodzone i tak dalej, ale ponieważ mam trochę narzędzi do odzyskiwania danych, no to stwierdziłem, odzyskam sobie, bo te drivery pewnie już ich nie da się ściągnąć, bo pewnie producent już dawno nie istnieje, to było jednak 30-40 lat temu. Po odzyskaniu pierwszej dyskietki, otworzeniu pierwszego pliku, dyskietki trafiły do niszczarki, bo się okazało, że znalazłem przez przypadek jakieś prywatne zdjęcia robione bardzo wczesnym aparatem cyfrowym z, no właśnie z tamtych czasów. A co więcej, okazało się, że ten sklep, który sprzedawał te laptopy, to nie były dyskietki w ogóle od tych laptopów. Oni stwierdzili, a jakieś laptopy stare, to wrzucimy jakieś stare dyskietki do tego. No i to była bardzo niefortunna sytuacja, no ale ktoś inny mógłby, nie wiem, mógłby wrzucić te fotki w internet dla beki, bo czemu nie. I tu bardzo chciałbym uczulić, żeby tego nie robić, nie? Czyli żeby nie wrzucać. To jest oczywiście oczywiste, żeby nie naruszać prywatności innych osób. Cokolwiek nie robimy w hackingu, i to jest bardzo istotne, to nie dotyczy tylko tej kwestii, to dotyczy ogólnie hackingu, ponieważ w hackingu możemy wejść w posiadanie danych innych osób, wykonując pentest, wykonując jakieś red teaming exercise, robiąc jeszcze coś innego, albo tutaj po prostu przy informatyce śledczej i żeby tego nie robić. Jeżeli potrzebujemy z jakiegoś powodu to zrobić, tak jak w tym przypadku na slajdzie widać dwie publikacje naukowe, gdzie naukowcy w tym przypadku kupili trochę różnych kart SD albo trochę różnych innych nośników, no i zaczęli sprawdzać, jak wygląda stan faktyczny na rynku, na ile wygląda, jak w praktyce wygląda poziom edukacji konsumentów, jeżeli chodzi o sprzedawanie i usuwanie danych. I to warto zrobić. To warto zrobić, bo dzięki temu można nagłosić problem, można wyedukować społeczeństwo, znaczy, czy można ich wyedukować, to jest inna sprawa, można troszeczkę spróbować edukować społeczeństwo. Ale pojawia się wtedy etyczny problem, jak to zrobić dobrze. I tu powinny rozważania iść w kierunku tego, żeby jak najmniej osób miało dostęp do tego, co faktycznie zostało znalezione. Ponieważ na potrzeby takiej publikacji naukowej nie jest istotna znaleziona fotka na takiej SD karcie. To, co jest istotne, to jest, że ta fotka została znaleziona i być może jaki charakter ona miała.
Czy to była prywatna fotka, czy to była, nie wiem, jakaś fotka zachodu słońca, co niekoniecznie jest jakąś super prywatną informacją, czy to były, nie wiem, jakieś dokumenty z hasłami, czy to było jeszcze coś innego. Ostatecznie w takiej publikacji naukowej istotna jest statystyka. W związku z tym powinno iść to w tym kierunku. No i z drugiej strony jeszcze, co zresztą było mi wskazane, jak pisałem rozdział o etyce w hackingu do książki, o którym za chwilę, to że dobrze by było, żeby dostęp do tego miały dwie osoby. Ja szedłem raczej w kierunku jedna osoba, żeby jak najmniej osób mogło, no, widziało w ogóle to, co tam jest. I żeby potem najlepiej wyrzuciła ta osoba to z pamięci, ale najlepiej, żeby robiły to dwie osoby, bo wtedy jedna osoba może drugiej patrzeć na ręce, co robią. Że nikt nie skopiuje żadnych danych, że wszystko zostanie na pewno zniszczone. I jest to ciekawy właśnie problem etyczny, dlatego że to jest coś, czego po pierwsze no, nie powinniśmy zrobić, ale są powody czasami, żeby to zrobić. I jak w takim przypadku to powinniśmy zrobić, żeby było okej, żeby nikt nie był poszkodowany, żeby nikt nie czuł się poszkodowany, żebyśmy nie naruszali prywatności w sposób, który przekracza granice tego, co powinniśmy zrobić, co jest uzasadnione przez te badania naukowe. I tym slajdem chciałbym zakończyć tę prelekcję. Dwie najważniejsze rzeczy, które chciałbym, żebyście z tego wywnioskowali, to jest po pierwsze, że prawo i jurysdykcje są skomplikowane i zawsze w razie czego rozmawiacie z prawnikami. I że po drugie, nawet jeżeli problem wydaje się w miarę prosty etycznie, tak jak na przykład to, czy robimy testy skamowe na pracownikach, czy nie, warto przedyskutować ten problem. Warto poczytać o dyskusję na temat tego problemu i zobaczyć, czy czasem nie ma już jakichś lepszych rozwiązań niż to, co my wymyśliliśmy, właśnie z punktu widzenia takiej praktycznej etyki. I tak jak mówiłem na początku, to, co tu mówiłem, to jest tylko kilka takich wybranych, prostych problemów, jeżeli chodzi o etykę, ale jest ich dużo więcej, szczególnie jeżeli zaczynamy pochylać się nad hackingiem w użyciu policyjnym, hackingiem w użyciu wojskowym i tym podobnych problemach, o których nie wspominałem. Jeżeli chodzi o materiały dodatkowe, zachęcam do rzucenia okiem na taką publikację An Introduction to Cybersecurity Ethics i kilku autorów oraz na mój rozdział, to jest pierwszy rozdział w książce Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT o etyce w hackingu, w którym jest trochę bardziej rozwinięte to, o czym dzisiaj mówiłem. Naprawdę bardzo, bardzo rozwinięte. Ta książka jest obecnie w dodruku, więc zachęcam do zamówienia, bo pierwszy nakład w preorderze wyszedł w zasadzie, więc drugi nakład będzie niedługo i zachęcam do rzucenia okiem. To było tyle. Jeżeli dobrze rozumiem, to jest teraz 10 minut przerwy, a za 10 minut możemy się spotkać na sesji Q&A i ewentualnie porozmawiać o tym temacie albo odpowiem na inne pytania. Także bardzo dziękuję i oddaję głos do studia.